Szczęść Boże wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy przed Bazyliką, tuż po zakończeniu uroczystej procesji, w piękną, doroczną uroczystość Najświętszego Ciała Ekwi Pańskiej, która to uroczystość bywa nazywana Bożym Ciałem. Tak jak Pan tutaj zapytał, oczywiście najważniejsza jest istota tej uroczystości, a więc właśnie uczczenie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Obecnego, przypomnienie sobie o tej obecności, zachęcanie do korzystania z Eucharystii na różne sposoby, i msza święta, i komunia, i także trwająca w naszej Bazylice adoracja Najświętszego Sakramentu. Zawsze przed uroczystością zwracamy się z prośbą, by zarówno tradycyjnie, jak i nowe sposoby zaangażowania objawiać, i rzeczywiście ta odpowiedź jest, powiedzmy, pozytywna, gdy idzie o budowę ołtarzy, o finansowanie tych ołtarzy, kwiatów, przede wszystkim kapłani, którzy się w to angażują. No i oczywiście różne grupy, których na procesji było bardzo dużo widać, od orkiestry, straży, poprzez feretrony, sztandary, harcerzy, dziewczęcą służbę, ministrantów, lektorów itd., itd. No to świadczy o tym, że jesteśmy jednym kościołem, i tym młodszym, i tym starszym, których przede wszystkim jednoczy właśnie wiara w Najświętszy Sakrament. Liczba wiernych, którzy uczestniczyli we mszy świętych, procesji, teraz uczestniczą, co może słyszymy, świadczy o tym, że ludzie są spragnieni tego chleba eucharystycznego. Może ta wiara nie zawsze do końca jest taka mocna, pewna, potrafi pokonać różne problemy, ale na pewno umacnianie, szukanie tej wiary jest potrzebne, daje ludziom wiele satysfakcji, i zresztą cała oktawa Bożego Ciała to potwierdza. Także bardzo serdecznie wszystkim w tym momencie i w ten sposób też dziękuję za to świadectwo wiary. Mam nadzieję, że poprzez przeżycie tej dzisiejszej uroczystości i całej oktawy wyjdziemy mocniejsi w wierze do dalszego naszego życia. Szczęść Boże, dobrego świętowania. Zawsze Bóg Króla.